Seria Gran Turismo bez przerwy nas czymś zaskakiwała. Zawsze na konsolach wyznaczała nowe standardy, jednak z piątą odsłoną cyklu było trochę kontrowersji, bo tutaj Polyphony Digital postawiło sobie poprzeczkę zdecydowanie za wysoko. Zapowiedzi, super jakość, masa aut, wszystko to wyszło jak wyszło, ale jak właśnie wyszło? Tego dowiesz się w tej recenzji. I muszę tutaj sobie pospać głowę popiołem, bowiem ta recenzja, jakby nie patrzeć, jest mocno archiwalna. Zanim padł mi dysk, miało dojść do publikacji recenzji na moim kanale, lecz niestety bardzo się uciągałem, aż w końcu straciłem 40% materiałów, przez co całość musiała się mocno wydłużyć o spory kawałek czasu. Być może kiedyś zrobię filmik, w którym opowiem, na jakie przeciwności nieraz natrafiają moje recenzje. Ale koniec gadaniny. Czas na recenzję z moimi kontrowersjami, bowiem Gran Turismo 5 to gra, która niby pierwotnie została pokazana w 2005 roku, ale tak naprawdę był to Gran Turismo 4 z większą ilością aut na torze, lepszą grafiką i przede wszystkim całość była mocno renderowana na bardzo mocnym PC-cie w tamtym czasie. Piąta odsłona miała być pod wieloma względami przełomowa. Pozwolę sobie to wszystko analizować w trakcie przechodzenia do kolejnych segmentów rozgrywki, które będę omawiał tak, aby wszystko było jasne. Chyba każdy zna tryb arcade, który postanowiłem sobie już podarować, bo wiadomo, o co chodzi, a po co marnować czas. Trzonem samej rozgrywki Gran Turismo 5 jest świat GT, w którym znajdziemy to, co każdy fan Gran Turismo lubi najbardziej, czyli masę zawartości. Znajdziemy tutaj aspekt, czyli normalne wyścigi z naszym udziałem. Do przejścia mamy od klasy początkowej po ekspercką i wytrzymałościową. W każdej zakładce mamy po 9 mistrzostw, a w nich po kilka wyścigów. B-Spect wraca do nas ponownie. Tutaj jesteśmy szefem zespołu wyścigowego. Szkolimy naszego kierowcę, dajemy mu wskazówki i w sumie patrzymy, jak jeździ. Złośliwi mówią na to, że jest to tryb do oglądania powtórek z funkcją ingerowania w sztuczną inteligencję. Bo jakby nie patrzeć, wydajemy naszemu kierowcy komendy, które mają przełożyć się do jego finalnego zwycięstwa w wyścigu. W grze nie zabraknie też standardowo wymiany oleju, mycia samochodu, lakierowania, wymiany felg oraz salonu z używanymi samochodami. No i tutaj dochodzimy do pierwszych zgrzytów Gran Turismo 5, bowiem deweloper chwalił się, że do naszej dyspozycji odda ponad 1000 samochodów i to jest prawdą, tylko że niestety auta zostały podzielone na dwie kategorie, standard i premium. Standardowych mamy całe mnóstwo, wyglądają one bardzo biednie, ponieważ karoseria jest ciemna, nic nie widać, jeżeli chodzi o same detale auta, zaś samych aut premium jest około 250. O ile się nie mylę, jest ich dokładnie 243 samochody. Są bardzo bogate w detale, kokpity są wykonane bardzo ładnie, lakier ma ładny połysk, mają przeźroczyste szyby, także zobaczysz, co w auto ma w środku. Zaś auta standard są takie matowe, bez jakiegokolwiek połysku. Dodatkowo mają przyciemnione szyby i ogólnie są wykonane z mniejszej ilości poligonów. Sam deweloper jakiś czas po premierze w kilkudziesięciu autach zastąpił ciemne tła kokpitów statycznymi kokpitami, czyli taką teksturą, która nie wygląda najlepiej. No i jako ciekawostkę dopowiem, że w karierze wśród używanych samochodów są tylko i wyłącznie auta standard, zaś w salonach możemy kupić tylko auta premium. Jeżeli kogoś właśnie dziwiło, czemu tak mało aut jest w salonach producentów, to już wie dlaczego. Tak czy siak niesmak wśród graczy pozostał, a mało kto z początku o tym wiedział, bowiem ten fakt wyszedł po jakimś czasie od premiery, gdzie tylko najbardziej dociekliwi gracze doszli do tego, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Inną nieco kontrowersyjną rzeczą jest poziom graficzny. Mamy tu Full HD i 60 klatek na sekundę. Gdyby nie fakt, że deweloper naprawdę karmił nas przez wiele miesięcy przed premierą mocno podrasowanymi zrzutami obrazu z gry, nie wspominając już o filmikach. Jednym z takich zapowiedzi był słynny film Gran Turismo 5 Gameplay Visual Mode, gdzie gra na filmie prezentowała się o niebo lepiej niż w rzeczywistości i teraz możecie go zobaczyć na ekranach waszych monitorów, jednak jego jakość nie jest najlepsza. Torów mamy w grze około 28, z czego 4 były potem dodane do pobrania. Pojeździmy po Columbian Stage, Grand Valley, Deep Forest i kilku innych, ale ich jakość nie była powalająca, była tylko zadowalająca. To te same trasy z PlayStation 2, tylko bardziej upiększone. Nie są one złe czy brzydkie, jednak oczekiwania wśród graczy były znacznie wyższe.
Kuriozalnie najlepiej prezentują się te całkowicie nowe trasy, jak na przykład Rzym czy Londyn. Widać, że są one robione od podstaw. Czasem gdzieniegdzie można nawet dostrzec pojawiające się znikąd obiekty. Dobrze, że całość działa w 60 klatkach na sekundę, wtedy tego aż tak za bardzo nie dostrzeżemy, jednak przy którymś wyścigu z kolei na danej trasie nie w sposób nie dostrzec takich boboli. Sztuczna inteligencja przeciwników też do najlepszych nie należy, a tutaj znowu muszę przytoczyć, że Polyphony Digital obiecywało dać SI na naprawdę solidnym poziomie. Nie widać rywalizacji na torze, rywale jadą po sznureczku, a kiedy jesteśmy przed nimi, to zamiast nas wyprzedzić, po prostu do nas przywalają. Rzadko kiedy zdarza się, że sztuczna inteligencja nas wyprzedzi, chyba tylko wtedy, kiedy nie jesteśmy na ich drodze, na tak zwanej linii jazdy i nie zawadzamy im w trakcie wyścigu. W przeciwnym razie będą bezmyślnie do nas dobijać. Jednak agresji na torze nie zobaczysz, czy niespodziewanych manewrów w stylu wchodzę w zakręt i wyprzedzam. Już o popełnianiu błędów nie wspominam, bo tego od SI się nie spodziewajcie. Również efekt uszkodzeń auta zarówno mechanicznego, jak i zewnętrznego jest bardzo biedny. O ile auta premium mają tylko zarysowany lekko lakier i minimalnie pogiętą blachę karoserii, tak auta standard są niezniszczalne. Żadnych zgięć, zarysowań, po prostu nic. Pozwolę sobie przemilczeć uszkodzenia mechaniczne, bo to bieda z nędzą. I tutaj kolejna obietnica idzie do piachu, bo obiecywano nam również przyzwoite uszkodzenia auta. Samochody niestety dalej zachowują się przy stłuczkach jak resoraki. Jasne, mamy tu ten narzucany wymóg, że na 20 poziomie uszkodzenia się włączają, zaś przy 40 poziomie mamy jego pełny potencjał. To kurczę, nie zastanawiało was, czemu tak jest? Właśnie raczej po to, aby gracz nie zobaczył, jakie są te uszkodzenia, bo nie są one jakieś super, a 40 poziom to już przy końcu kariery odblokujemy. Narzucanie takich wymogów od razu nasuwa nam się myśl, że deweloper ma coś do ukrycia i to są właśnie słabe uszkodzenia samochodu. Co zasługuje na pochwałę, to zawody specjalne. Niby nic, ale jednak to spore rozmaicenie, bo są nowości jak gokardy, które są arcade'owe, to fajnie, że coś takiego dali. Wyścigi NASCAR, rajdy, Grand Tour oraz wyzwania Red Bull X. Dodajmy do tego standardowe licencje samochodowe, których jest 6, a które ja, wariat, zrobiłem pierwszy raz w jakiejkolwiek odsłonie na złoto. Sam nie wiem, jak do tego doszło, po prostu się stało. Podobnie jak karierę, którą wymaksowałem prawie w całości, a B-Spect, mimo iż nudny, bo z początku odpadłem przy pierwszej godzinie, to jest to fajna odskocznia do zajęcia się czymś innym w trakcie, a nasz kierowca niech się męczy. W końcu około 170-180 godzin w Gran Turismo 5 mówi samo za siebie. O ile aspekt można wymaksować w jakieś 50-60 godzin, tak B-Spect zajmie nam równie sporo czasu. Jeżeli chcesz, możesz spróbować swoich sił, aczkolwiek ostrzegam, zanudzić się na śmierć. Całość potęgowała jeszcze muzyka w grze, która jest dobra, no i przy której jeździ się naprawdę przyjemnie i nie jedna nuta umili nam ten czas. Zawsze będę sobie cenił tą serię za muzykę w trakcie wyścigu. No i nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział kilka słów o warunkach pogodowych, które również występują w Gran Turismo 5, ale są one od święta, czyli są one tylko na kilku trasach, a deweloper przestał się nimi chwalić i o nich wspominać już na etapie promocji gry. Nic dziwnego, bo jazda w deszczu o poranku czy w deszczu w nocy znacząco różni się od tego, co widzieliśmy w gameplay visual, filmie, który miał promować piękno Gran Turismo 5. Na domiar złego gra bardzo gubi klatki, czasem płynność spada poniżej 30 ramek, co powoduje spore przycięcia i rwania. Nic więc dziwnego, że w karierze mamy raptem 3-4 zawody w deszczu na torach, w których klatki spadają do max 35, bo jednak są jeszcze te gorsze tory, w których gra w czasie deszczu chodzi jeszcze gorzej. Dodajemy do tego 16 przeciwników na torze i mamy naprawdę nieciekawą sytuację. Gran Turismo 5 mocno podzielił graczy zarówno na tych, którzy przyjmują krytykę z pokorą, oraz tych, którzy zawzięcie bronili gry w dniu premiery, twierdząc, że ten tytuł gra się tylko i wyłącznie na kierownicy, a na padzie to co najwyżej można sobie pograć w B-Specta, co było bardzo skrajnym podejściem do tematu. Wiadomo, że jeździ się bardzo fajnie, ale w żadnym wypadku nie jest nam potrzebna do tego kierownica. Sama kierownica to tylko dodatek poprawiający imersję z gry.
Jednak nie jest to symulator z krwi i kości, bo już w takim sport zrezygnowano z deszczu, aby uzyskać jak najlepsze wizualne wrażenia. Jasne, deszcz powrócił w aktualizacji, ale była to bardziej mżaweczka, zaś w Gran Turismo 6 było jeszcze mniej eventów w deszczu za sprawą jeszcze gorszego działania gry w czasie ulewy. Niestety tryb multiplayer już nie działa, bo został on wyłączony w 2014 roku po 4 latach od swojej premiery. Byłbym zapomniał jeszcze o tuningowaniu naszego auta, ale jest to oczywista oczywistość, o której tylko wspominam. Ogólnie Gran Turismo 5 miało wejść w nową generację z przytupem, jednak 6 lat developingu to spory czas. Wielu mówi zgodnie, że ten tytuł powinien wyjść najpóźniej w 2008 roku, bo sam trzon gry, który powstał na samym początku, zdążył się przez te 6 lat zestarzeć i obstawiam, że cały nakład siły poszedł w ujarzmianie PlayStation 3, który w programowaniu do najłatwiejszych nie należał. Gran Turismo 5 nie miało łatwego startu, jednak sprzedał się dobrze, bo w 12 milionach, a w pierwszych 3 latach dobił on do 10 milionów. Wyszła jeszcze edycja Akademy, która zawierała 30 dodatkowych pojazdów oraz 3 nowe trasy i to pewnie ona dobiła do tej magicznej liczby 12 milionów egzemplarzy. Mimo iż Gran Turismo 5 ma swoje za uszami, a Sony pokornie powiedzmy odrobiło z tego wszystkiego lekcję, bo jakby nie patrzeć po Gran Turismo 5, MotorStormie oraz Killzone 2 zaprzestano pokazywania gier w tak zwanych renderach, gdyż te nie oddawały rzeczywistego stanu gry, a w tamtych czasach pojęcie render nie było jeszcze tak dobrze znane w środowisku graczy, więc ludzie łatwo łykali i popadali w szybki zachwyt. Moja rekomendacja jest taka, że to dobra gra, aczkolwiek pierwsza w serii, która nie była tak przełomowa, jak obiecywał sam deweloper. Na tle poprzednich odsłon wypadła po prostu przeciętnie, biorąc pod uwagę, że sporo było obietnic, jaka to gra ma nie być i jaki miał być to przełom w serii. I tutaj właśnie seria Gran Turismo zrobiła sobie bardzo długi postój, jeżeli chodzi o techniczne brnięcie do przodu co do konkurencji, która w przeciągu najbliższych 13 lat urosła do naprawdę sporych rozmiarów na tyle, że na rynku pojawiło się kilka nowych marek. Możecie się nie zgadzać z moją opinią, no i na pewno tak będzie, ale Gran Turismo 5 to pierwsza w serii tak kontrowersyjna odsłona, w której niespełnione obietnice wysypywały się z rękawa. Ojciec serii za dużo gadał i przy tym naobiecywał gruszki na wierzbie. Mimo wszystko jest to dobra gra i to kawał solidnej nostalgii oraz wyścigów na długie godziny. Z mojej strony to wszystko, do usłyszenia niebawem, trzymajcie się ciepło, cześć.